Cześć, witajcie na kanale CTG TV. Ja dalej nie jestem Jacek. To nowość jednak. A ja wciąż nie jestem Jacek. I w dzisiejszym filmie pokażemy wam takiego robala paskudnego. Tak. Także zapraszamy. Intro. Nie od dziś wiadomo, że jestem fanem efektów Electroharmonix. Trochę się ich nazbierało w ostatnimi czasy. No i jednym z takich efektów, które chciałem kiedyś mieć, był właśnie The Worm Robal, czyli taki multi-efekt, powiedzmy, z czterema brzmieniami, które w zasadzie są bardzo podobne do siebie i pewnie się opierają na tym samym układzie elektronicznym z lekkimi dodatkami. Co wyróżnia ten efekt, no bo to jest jeszcze jakby pierwsza jego inkarnacja, nie? Teraz jest młodszy, jest w mniejszej obudowie, bo tutaj praktycznie jest, on jest w środku pusty, nic w nim nie ma. No. No i tyle. No i co na pokładzie? Na pokładzie mamy wejście, wyjście, wyjście direct out, czyli z czystym sygnałem możecie sobie puścić na przykład na dwa wzmaki. Taki wet dry. Możecie mieć w jednym tylko czysty sygnał, a w drugim z efektem. Co jeszcze? Co jeszcze? Aha, macie taką znaną z elektroharmonixów funkcję auto manual, gdzie na auto po prostu mamy stałe przymiatanie normalnie, a jak sobie włączymy manual, to sobie regulujemy chyba range, że się zatrzymuje w jednym miejscu. To jest taki filtr się robi, nie? Po prostu automatyczny. Nasz manualny filtr taki, że możecie sobie sami tym, gdzie się ma zatrzymać przymiatanie. No i tyle chyba. Z ciekawostek podobno, że ta wersja jest dużo głośniejsza, w sensie bardziej szumy niż ta nowsza. Miałoby to sens w sumie. No i tyle. Wpięliśmy się standardowo Kordka X700 z pick-upami Vermilion Pickup Sudation Winter PV 212 SM58. To co? Zobaczymy sobie, jak to gada. Będziemy grali na crunchu, bo tak mi się spodobało dzisiaj, więc mam nadzieję, że wszystko będzie słychać. A no i Worm w pętli efektów. Tak, Worm jest w pętli efektów. To co? Zapraszam. Co tam, daj głos najpierw jakiś. Czy to przypomina kaczkę? Przepraszam, autokaczka. Autokaczkę? Na, no, na pewno nie autokaczkę. Możesz mi teraz nie autokaczkować, tylko ty kaczkować. Tak. Takie tam. No, czyli manual to jest w sumie wyłączenie rate'a całkowicie i tak, tylko tak, sobie... Tak, dokładnie tak. Range jest wtedy kontrolką tego filtra. To, dokładnie. Dobra, więc spróbujemy fazerusa. Strasznie się rusza. No, ślisko jest. Phaser. Okay.
Słaby ten phaser. Nie ma w ogóle tego. Na samolotu. Nie ma samolotu. Można zrobić tak, ewentualnie, tak. Teraz może będzie samolot. To jest średni samolot. No średnio to wszystko tutaj na razie się podoba. Pozwolę sobie przełączyć. Twój efekt tego. Taki bardzo subtelny efekt. Vibrato. W sumie on jest taki subtelny. Takie tremolo lekko zmodulowane. No i co? Kubka! No taki warm. Rzadko się to zdarza, żeby mi się coś nie podobało od Electroharmonix, ale to jest ten raz, kiedy mi się nie podoba. Powiedzenie, że coś jest do wszystkiego, to jest do niczego, tutaj chyba ma najlepsze odzwierciedlenie, no bo żaden z tych efektów nie robi jakiejś szału. Tak mi się zdaje przynajmniej. No jakby to chociaż było tak, że któryś z nich jest taki właśnie wybitny. Cała reszta mogłaby być słaba, ale wiesz, wtedy masz jakby, kupujesz go dla jakiegoś tam jednego konkretnego brzmienia, które się da zrobić tylko z niego. A tutaj, znaczy w sumie też tak wychodzi, że da się zrobić tylko z niego, bo każde tremolo, vibrato, phaser czy autowach będą brzmiały podobnie. Albo lepiej. Nie ma szału z tym efektem. Raczej nie wiem, PEL, czy może w wersji tej nowszej to jest jakoś inaczej brzmi, chociaż wątpię, ale ogólnie raczej jeżeli chcieliście sobie kupić Warma, to w sumie od razu, bo nie znajdziecie tutaj nic super fajnego, raczej, a ta wersja to raczej jakaś opcja pamiątkowa. No właśnie chciałem powiedzieć, że jak jesteście, nie wiem, kolekcjonerami i chcecie sobie kupić do kolekcji, bo on po prostu, bo tak, a nie po to, żeby z niego wyciągać jakieś tam brzmienia, no to spoko, nie? Gdzieś jakieś dobarwienie, gdzieś jakiejś czystej barwy, gdzieś tam może coś tam, ale żeby z tego kręcić jakieś naprawdę fajne, super brzmienia, no to raczej, raczej chyba nie, także jakby się ktoś pytał, czy pojawiają się negatywne recenzje na naszym kanale, to właśnie oto ona. Tak, dokładnie. Chyba tyle na dzisiaj. I dajcie znać, czy macie Warma, czy mieliście. Czy też wam się tak bardzo nie spodobał jak nam. No może właśnie wręcz przeciwnie, może uważacie inaczej niż my, to też się możecie podzielić. Może jesteśmy tak spaczeni jakimiś kosmicznymi efektami, że po prostu nie doceniliśmy tego brzmienia. Także
Dzięki wielkie za uwagę. Zostawcie jakąś łapę po sobie. Albo dwie w dół, albo subskrypcję, a najlepiej wszystko naraz. I widzimy się w kolejnych odcinkach na kanale CTG TV. Adios.